dnia w naszej szkole odbywa się dzień otwarty. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia naszego filmu, zachęcającego do łączenia w progi naszej szkoły oraz zapoznania się z naszą ofertą. Zapraszamy! Jesteście dzisiaj w naszej szkole. Dlaczego i z jakiego powodu? Bo przyszliśmy zobaczyć, jakie są, jak wyglądają dni otwarte i czym się różni nasza szkoła od tej. W sensie szkoła prywatna, nasz ogólniak. Okej, interesują Was tutaj jakieś specjalne kierunki? Tak, mnie interesuje biolchem i matwis. Ta szkoła będzie Waszym dobrym wyborem? Sądzę, że tak, ponieważ dla mnie szkoła nasza jest zbyt zamknięta, jest za mało dla mnie ludzi i też jest o wiele lepszy jakby tutaj stan rzeczy i wygląd klas i tak dalej, więc tak. Tu się zgodzę, że z wyposażeniem jest dużo lepiej, ale jeszcze się zastanawiam nad szkołą, ponieważ tam są dużo mniejsze klasy i nie wiem, co mi jeszcze odpowiada. Dobra, dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia w rekrutacji. Jesteś na kierunku biolchem od 3 lat. Dlaczego? Od tak naprawdę klasy 7 podstawówki zastanawiałem się nad tym, żeby przyjść na biolchem, bo chciałem zostać lekarzem, ale niestety plany się zmieniły i teraz bardziej się fascynuję chemią. Tak jak widać, jestem tutaj na stoisku z chemią i chcę łączyć swoją przyszłość z chemią, dlatego tak naprawdę biolchem. Czyli polecasz ten kierunek? Ogólnie polecam, bo nauczyciele są bardzo wartościowi, naprawdę dużo wiedzy przekazują, można się dużo nauczyć na lekcjach chemii. Może nie robimy doświadczeń, jak są pokazane, ale naprawdę polecam, bo można się wiele nauczyć i na pewno to jest dobre rozpoczęcie tego, co można robić w przyszłości. Taki podwaliny tego, co można potem zbudować, czego się nauczyć. Można w tym odkryć siebie, swoją pasję, tak jak na przykład ja to zrobiłem. Coraz bardziej jestem tą chemią zafascynowany. Dziękuję. Czyli co chciałbyś powiedzieć dla uczniów tej szkoły? Przygotujcie się na dużo pracy, ale jest naprawdę miło, atmosfera jest fajna i polecam. Dziękuję. Jesteście dzisiaj w naszej szkole. Dlaczego? Ponieważ chcemy wybrać szkołę, która będzie dla nas najlepsza. No jestem zainteresowany, ponieważ wiem, że to bardzo dobra szkoła, patrzyłem na wyniki. Myślę, że będę mógł się tutaj rozwijać. Tak samo patrzę na wszystkie dostępne szkoły. Na jaki kierunek byście chcieli pójść? Jak już to polski, historia. Matang. Polskis albo geobos. Super. Mam nadzieję, że w przyszłości dostaniecie się do naszej szkoły i będzie wam tutaj dobrze. Dziękuję. Kim jesteś? Witam, jestem Podstolina z Zemsty. Dlaczego akurat Podstolina? Myślę, że ta postać była piękną kobietą. Mimo swojego wieku wyglądała bardzo młodo. No i jakie powodzenie miała? Od 3 lat chodzisz na kierunek polski historia. Dlaczego? Po pierwsze, nie lubiłam matematyki, do tej pory nie lubię. Jednak po tych 3 latach potrafię stwierdzić, że ten kierunek to był dobry pomysł. Jest spoko. Czyli mówisz, że nauczyciele fajni, iż w ogóle wszystko jest super. Nauczyciele są jak najbardziej fajni. Czyli polecasz tą szkołę dla uczniów przyszłych? Zdecydowanie tak, ze względu na wygląd całej szkoły. Inna. Super, dziękujemy. Dziękuję. Od ilu lat jesteś na kierunku biolchem? Od 2 lat, jestem aktualnie w 2 klasie. Podoba ci się ten kierunek? Tak w połowie tak naprawdę, ale bardziej w stronę, że mi się podoba, nie jest źle, naprawdę. Gdybym miała polecić, to bym poleciła. Czyli, no właśnie, polecasz dla przyszłych uczniów tej szkoły? Oczywiście, że tak. To jest naprawdę największy safe w szkole. Idźcie na biolchem, a będziecie naprawdę... Polecam. A właśnie, dlaczego ty wybrałaś biolchem? Chciałabym pójść na psychiatrię w przyszłości, ale chemia z panią Ulą bardzo mnie zachęciła. Naprawdę, legenda tej szkoły. Dziękuję bardzo. Od jego czasu jesteś na kierunek matwis. Jesteśmy w 1 klasie, czyli obecnie rok. Czyli już możecie coś powiedzieć i jak polecacie ten kierunek? Jest naprawdę świetny, matematyka, najlepszy przedmiot, królowa nauk, wiadomo. A pani Grochecka, która nas uczy, jest najwspanialszą nauczycielką, jaką mogliśmy mieć. Podzielasz zdanie kolegi? Owszem, podzielam. Jak byś chciał zachęcić przyszłych uczniów tutaj naszej szkoły do pójścia na wasz kierunek? Jeżeli chcą iść na jakąkolwiek politechnikę, to matematyka, czyli matwis bądź matang, to najlepsze kierunki do tych studiów.
Czyli no ogólnie można powiedzieć, że jesteś zadowolony. Tak, bardzo jesteśmy zadowoleni. Obydwoje? Tak. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Również dziękujemy. Dlaczego jesteście dzisiaj w naszej szkole? Jesteśmy na dniach otwartych. Ale interesuje was jakiś konkretny kierunek z tej szkoły? Mnie na przykład interesuje Biolpol. Mnie tak, ja na geobos. Biolpol też. Nie. Na biologiczno-chemiczny. Okej, okay, a słyszałyście już coś wcześniej o tej szkole? Tak. Tak, dużo, bardzo. Tak, tak, że jest ciężko dosyć. Można powiedzieć. To mamy nadzieję, że dostaniecie się tutaj do naszej szkoły i będzie wam tutaj fajnie. Dziękuję. Ile lat już uczysz się na kierunku MatGeo? Teraz trzeci rok kończę w tym roku. Polecasz kierunek? Tak, polecam. Bardzo fajny kierunek i rozwija wiele możliwości. Generalnie są bardzo dobrzy nauczyciele. Czyli z rozszerzenia z matematyki, z geografii są w porządku? W porządku, ale bardzo wymagający. No to chyba dobrze. A co chcesz powiedzieć dla przyszłych uczniów tej szkoły? Że bardzo polecam tą szkołę i ten kierunek. Wiele się dzieje, jest wiele możliwości na przyszłość. Super, dziękuję. Zapraszam was serdecznie do tej szkoły, na profil GeoWOS, ale także są inne profile, czy biolog, czy matfiz, czy biologiczno-chemiczna klasa. Tak jak widzicie, szkoła jest ciekawa, zabytkowa. Nie wiem, czy mieliście przyjemność kiedykolwiek w takim budynku przebywać. A jeżeli budynek się spodobał się tutaj atmosfera tej szkoły. A gdzie? Ja mówię 100 lat temu to był strych, a ty mówisz, jeszcze wcześniej była sala informatyczna. Nie, chodzi mi o to, że po prostu budynek rozbudowywano i w latach 30. dopiero, bo wiecie kiedy budynek powstał? Mówiła młodzież? W Izbie Pamięci? No, w 1904 roku pierwszy kamień węgielny położono i w 1907 szkoła oddano już do użytku w Izbie Pamięci.